Dawno temu na lekcjach matematyki uczyliśmy się, jak rozkładać na czynniki wyrażenie typu x kwadrat odjąć y kwadrat. No i wiemy, jest taki wzór skróconego mnożenia, że to jest po prostu różnica razy suma. Takiego wzoru już dawno się nauczyliśmy. Możemy teraz dla zabawy sprawdzić, że to się zgadza, czyli po prostu wymnożyć te nawiasy. No to mnożę przez x oba te wyrażenia w drugim nawiasie, czyli x razy x to będzie x kwadrat, dodać x razy y. Teraz mnożę przez minus y oba składniki tej sumy w drugim nawiasie, czyli będę miał minus y razy x, odjąć y razy y, czyli y kwadrat. No i te wyrazy się redukują, są takie same, tylko z przeciwnym znakiem. No i rzeczywiście dostaje x kwadrat minus y kwadrat. Zgadza się. Ta tożsamość jest prawdziwa. No dobrze, a teraz chciałbym, żebyśmy spróbowali rozłożyć na czynniki sumę kwadratów. No i oczywiście. Tak długo jak znaliśmy tylko liczby rzeczywiste, to było to z użyciem wyłącznie liczb rzeczywistych niemożliwe. No ale ponieważ znamy liczby zespolone, to okazuje się, że jest możliwe rozłożenie tego na iloczyn podobnych czynników, takich czynników, które są wielomianami pierwszego stopnia od x i y. No i zachęcam Cię do podjęcia samodzielnej próby rozwiązania tego zadania, zanim zobaczysz moje rozwiązanie. Wskazówka jest taka, żeby użyć liczby. Urojonej i. No, jak to zrobić? No, ja to pokażę teraz. Zacznę od tego, że będę chciał jednak tutaj, mimo wszystko, mieć różnicę kwadratów, czyli chcę mieć tutaj minus. No to mogę napisać to w ten sposób: minus, minus y kwadrat. No i to jest to samo, bo minus razy minus daje plus, czyli to jest to samo. Teraz minus y kwadrat to jest to samo, co minus 1 razy y kwadrat. No i teraz chcę zapisać to wyrażenie tutaj w nawiasie jako kwadrat czegoś. Czyli tutaj y kwadrat już jest, więc potrzebuję jeszcze minus jedynkę zapisać jako kwadrat czegoś. A jakiej liczby kwadratem jest minus jedynka? No oczywiście minus jedynka jest kwadratem jednostki urojonej i. I to właściwie z definicji. Można powiedzieć i do kwadratu to jest minus 1. Czyli ja mogę to minus jedynkę tutaj zastąpić przez i. No to zrobię to teraz, czyli mam x kwadrat odjąć, i teraz zamiast minus 1 napiszę, zamiast tej minus 1 tutaj, napiszę i do kwadratu. No, razy y kwadrat. Dobrze. No i teraz, i kwadrat razy y kwadrat, to jest po prostu i razy y do kwadratu. Czyli udało mi się zapisać, to wyrażenie jako różnice kwadratów. No więc teraz to już jest łatwe. Jak mam różnicę kwadratów, to mogę skorzystać z tego wzoru, z którego tutaj już raz skorzystałem, który jest napisany tutaj na samym początku w górnej linii. Z tego wzoru mogę skorzystać i zapisać tę różnicę kwadratów jako iloczyn różnicy x odjąć i coś i x dodać coś. A to coś, no to jest to, co tutaj mamy pod kwadratem, czyli i razy y i razy y. Czyli to jest x minus i razy y razy x dodać i razy y. No i znalazłem rozkład tej sumy kwadratów na iloczyn dwóch takich czynników. No i oczywiście to jest możliwe dzięki temu, że mamy jednostkę urojoną i taką liczbę, która do, podniesiona do kwadratu daje minus 1. No teraz na zakończenie możemy jeszcze sprawdzić, że to się zgadza. Znaczy, możemy wymnożyć i sprawdzić, że to się zgadza. No to pomnóżmy, czyli x razy x to będzie x kwadrat. Potem będę miał x razy i y. To jest dodać i razy x razy y. Potem będę miał minus i y razy x, czyli minus i x razy y. I na końcu to i to, czyli minus i do kwadratu razy y do kwadratu. No i widzimy, że plus i x, y i minus i x, y to się odejmie, i to co zostanie, no to będzie x kwadrat. Odjąć i kwadrat to jest minus 1 razy y kwadrat, czyli to jest to samo co x kwadrat minus minus daje plus, czyli mamy plus y kwadrat. Czyli jeszcze raz sprawdziłem, że rzeczywiście to się zgadza. Czyli Znalazłem rozkład sumy kwadratów na iloczyn dwóch czynników.